Hejka, witam Was na kanale Darliwka i mam nadzieję, że poznajecie postać za mną. Ja nazywam się Daria, ale ja będę tylko narratorem tej historii, a za mną stoi Bella. Dużo osób prosiło mnie o nagranie mojej wersji Pięknej i Bestii i oto ona. Zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać żadnych odcinków. W komentarzach możecie pisać pomysły na następne odcinki i inne bajki, więc ja już tutaj zmykam i zostawiam Was z Bellą. Cześć, jestem Bella. Mieszkam sobie z tatą w takim małym mieście, miasteczku. Ogólnie uwielbiam zwierzęta i rośliny i uwielbiam czytać po prostu. I zobaczcie, tutaj mamy kury, z moim tatą hodujemy kury. Mój tata w ogóle zajmuje się sprzedażą diamentów, wiecie, takich klejnotów. Jest takim jakby kupcem troszkę, a ja zrobiłam sobie tutaj specjalny domek, tylko mój, tylko dla mnie, ale zaraz zobaczymy, co robi mój tata, chodźcie. O, tutaj jest wejście do naszego domu, no ja mieszkam w tamtym domku, bo po prostu tak mi jest wygodniej, ale gdzie ten mój tata się schował? Jakieś jedzenie naszykował? Dobra, o, tutaj coś gotuje? No nie, on zawsze zapomina wyłączyć kuchenkę. Mam nadzieję, że nic się nie spali. Tato, gdzie jesteś? Bella, halo, tutaj jestem, muszę coś ważnego załatwić, bardzo ważnego, muszę zaraz wyjechać. Hej, gdzie ty znowu się wybierasz? Słuchaj, mam coś naprawdę specjalnego, jeżeli to sprzedam, to wreszcie będziemy mogli się wyprowadzić do lepszego domu, będziemy mieli lepsze życie. Tato, ale ja wcale nie potrzebuję lepszego życia, mam tutaj wszystko, czego potrzebuję. Bella, kochanie, dla ciebie po prostu chciałbym, nie wiem, gwiazdkę z nieba ci ściągnąć, dlatego po prostu jesteś najlepszą osobą, jaką znam, dlatego proszę cię, nie rób problemów, muszę jechać. Co tym razem będziesz sprzedawał? Zobacz, mam tutaj coś specjalnego, to musi być tajemnica, więc zaraz ci to pokażę, bo dosłownie za chwilę wyjeżdżam, widzisz to? To jest specjalny kryształ, jeżeli tylko uda mi się go sprzedać, to uwierz, że będziemy bogaci. Tato, ale czy ty naprawdę musisz to robić? To naprawdę nie jest konieczne. Trzymaj się i pilnuj domu, ani się obejrzysz i wrócę. Zawsze, kiedy wyjeżdża, jest mi tak przykro. Boję się o niego, jeździ naprawdę bardzo daleko. A jak mu się coś stanie i zostanę sama? Mam tutaj moich zwierzakowych przyjaciół, ale to nie to samo. Tata to ostatnia bliska mi osoba. No nic, idę się zająć swoimi obowiązkami. Matko, gdzie ja jestem? Tu jest pełne jakichś zwierząt, no... Miałem mapę, patrzyłem na nią cały czas. Nie, nie wierzę po prostu. Zgubiłem się, jak ja wrócę do domu, matko? Co to jest? Widzicie to na górze? Nie, muszę naprawdę szybko się stąd zwijać. Gdzie ja jestem? O matko, myślałem, że po prostu nigdy się stamtąd nie wydostanę. Gdzie ja trafiłem? Czy to jakiś pałac? Może zapukam? Ej, zobaczcie, ile kwiatów! Kto hoduje tyle róż? No dobra, zamknięte? Czy co? Czemu nikt nie odpowiada? Może po prostu wejdę i zawołam? Halo, hop hop, jest tutaj ktoś? Dziwne, pajęczyny? Ten dom wygląda, jakby był nieużywany z 50 lat chyba. Dziwne, halo, jest tu ktoś? No nie wierzę, człowiek tu jest, pan nie będzie zadowolony. Halo, odezwij się, przecież słyszałem. Muszę być cicho, bo się zorientuję. Nie, tutaj mi się coś nie podoba, naprawdę mi się nie podoba. Tutaj wszystko wygląda, jakby zastygło dosłownie. Naprawdę, nie wiem, co się tutaj dzieje. Halo, jest tu ktoś? Matko, no nikt nie odpowiada, nie wiem, co mam zrobić, ale usiądę chociaż na chwilę i odpocznę. Przynajmniej wiem, gdzie jestem mniej więcej i jak mam wrócić do domu. Tylko cicho, nie może nas zauważyć. Mamo, mamo, powiedzmy mu, powiedzmy mu. Ani mi się waż, naprawdę, siedź cicho. Nie, tutaj jest naprawdę dziwnie, ciągle słyszę jakieś głosy, ciągle coś jest nie tak, chyba muszę stąd iść naprawdę. Zajrzę tylko dalej, może jednak tutaj ktoś jest. O, wow. Ej, nie. Wiecie co? Myślę, że muszę stąd uciekać. Ten dom jest jakiś opuszczony chyba i mało tego, tutaj ciągle słyszę jakieś głosy, więc chyba czas się stąd zmywać.
No masz szczęście, że nie wszedłeś tutaj dalej. Naprawdę, bardzo mi przykro, ale lepiej niech on opuści to miejsce i da mi święty spokój. Ale kurzu, nie, uciekam stąd i... Chwila. Jakieś dziwne zdjęcie, tylko jedno. Nie, nieważne, idę do mojej Belli. Mam nadzieję, że właściciel, którego tutaj chyba nie ma, nie pogniewa się, jak zabiorę mojej pięknej Belli jedną różę. I uciekam stąd. Stój, zatrzymaj się! Co to było? Ty głupcze! Zerwałeś moją różę? Już nigdy się stąd nie wydostaniesz! Teraz masz taką minę? Czemu zabrałeś mój kwiat? Ja przepraszam, ja go oddam, ja tylko chciałem córce go zabrać, zgubiłem się w lesie, naprawdę zgubiłem się i... Ja przepraszam, ja już go oddaję, zobacz, ja tutaj go odstawiam. Teraz jest już za późno, wtrącę cię do lochu i spędzisz tutaj ostatnie dni swojego życia. Nie, proszę cię, pozwól mi jechać, moja córka została w domu sama. Mogłeś myśleć o tym wcześniej. Mam nadzieję, że pójdziesz po dobroci. Zapraszam cię do twojego nowego mieszkania, czyli lochu. No, moje kochane kurki, mam nadzieję, że tata niedługo wróci, a teraz może zbierzemy jakieś jajka, co? O, widzę tutaj jedno. Do koszyka. Dzień dobry, gdzie jest moja przyszła żona? Nie, jeżeli to znowu on, to chyba oszaleje. Łazi za mną cały czas, chce wziąć ze mną ślub, w ogóle nie. Tragedia, po prostu mam go dosyć, idę się gdzieś schować. Bella, wiem, że tam jesteś, nie chowaj się. Co za głupie kury. Kogo nazywasz głupim? Bo na pewno moje kury nie są głupie. Oj, piękna, czy możemy już wziąć ten ślub? Bo nie mogę się doczekać. Ile w ogóle ja mam czekać? Przecież jestem najlepszą partią w tym miasteczku. Matko, ty znowu swoje. Powiedziałam ci, że nigdy, ale to przenigdy nie wyjdę za ciebie, więc daj sobie święty spokój. Oj, nie, uwierz, jeszcze będziesz moją żoną, a teraz, moja kochana narzeczona, zostawiam cię samą z tymi kurami. I nie narzeczona, bardzo cię proszę, idź już stąd. Zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Wiecie co, zaczynam się na serio martwić, jest już noc, no tata dawno powinien wrócić, co ja mam zrobić? Martwię się strasznie o niego. Co jeżeli mu się coś stało? Nie, no nie wiem. Jeżeli do rana nie wróci, to idę go szukać. Ciekawe, czy tata jest już w domu. Mam nadzieję, że dotarł później. Idę zobaczyć. Halo, tato, jesteś w domu? Halo? Nie, na pewno musiało mu się coś stać. On już dawno by wrócił. Idę go szukać. Nie ma chwili do stracenia. Matko, gdzie ja trafiłam? Ej! Nie wierzę. To okulary mojego taty. Musiałem wypaść z kieszeni albo coś. To są specjalne okulary do badania tych klejnotów. Nie, Boże, naprawdę musiało mu się coś stać. Dlaczego on poszedł tą drogą? Co tutaj się w ogóle stało? Nie wiem, gdzie ja trafiłam. To był jakiś... pierwsze miejsce w ogóle, co po tym lesie się tutaj przytrafiło, ale to jest jakiś zamek? Wow, jakie piękne kwiaty. Mam nadzieję, że tutaj ktoś mi pomoże. Drzwi są otwarte, to dziwne. Może mój tata tutaj był? No nie wierzę w nasze szczęście. To dziewczyna! Matko, może się nam udać? Może się nam udać? Jak będziesz się tak darł, to na pewno nam się nie uda. Uspokój się tam już, bo się zorientuję. Matko, czy wy możecie się uspokoić? Tutaj jest jakoś dziwnie. Naprawdę dziwnie. Jak tutaj w ogóle jakieś pajęczyny? Czy tutaj nikt nie mieszka? Jest tutaj jakieś zdjęcie. To jakiś książę? Nawet ładny. Mam nadzieję, że tutaj kogoś znajdę. Halo, jest tutaj ktoś? Dziwne, nikt się nie odzywa. To chyba moja córka, słyszę moją córkę, błagam, wypuść nas i daj nam odejść.
Mogłeś o tym myśleć wcześniej. Teraz zostajesz tu albo ty, albo twoja córka. Nienawidzę złodziei. Nie jestem złodziejem, jestem tylko kupcem. Zobacz, chciałem sprzedać ten diament, żebyśmy mogli się wyprowadzić w lepsze miejsce. Proszę cię, weź go, będzie twój. Nie interesują mnie twoje diamenty, klejnoty i wszystkie bogactwa. Mam tego aż zanadto. Masz wybór. Albo zostajesz ty, albo twoja córka. Więc? Nie pozwolę na to, żeby została w tym miejscu moja córka. Na pewno nie z takim potworem jak ty. Co ty powiedziałeś? Nie, słyszałam mojego tatę i jakąś kłótnię. To tak jakby dobiegało z góry. Muszę tam iść, matko. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Tato, jesteś tu? Bella, uciekaj, póki możesz. Matko, co tutaj się dzieje? Tato! Kim ty jesteś? Zostaw mojego tatę! No i proszę bardzo, teraz będziecie mieli łatwiejszy wybór. Twój tata zabrał coś, co należy do mnie, więc wybór jest prosty. Albo ty tu zostajesz, albo twój ojciec. Proszę, daj nam odejść, miej litość! Powiedziałem swoje, albo zostajesz ty, albo twoja córka, albo za chwilę zostaniecie tutaj razem. Nie, proszę, wypuść mojego tatę, on jest chory. Ja tutaj zostanę, ja naprawdę tutaj zostanę. Więc postanowione, bierz swoje rzeczy i do widzenia. Nie, proszę. Powiedziałem swoje, za chwilę zrobi się tutaj jeszcze gorzej, więc jedź. Jadę wezwać pomoc. Tutaj już żadna pomoc nie pomoże. Panie, co ty robisz? Co ty robisz najlepszego? To jest twoja szansa. Przyszła tutaj dziewczyna, a ty ją zamykasz w lochu? Co ty robisz? Milcz! Ja też tak uważam. Powinieneś być delikatny. Powinieneś dać jej szansę, nam dać szansę. Panie, oni mają rację. Proszę, opamiętaj się. Dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tutaj trzeba coś zrobić. Zgadzam się z tobą. Tylko co? Przecież jego nie przekonamy w żaden sposób. Idę porozmawiać z dziewczyną. Powiem jej prawdę. Nie możesz. On się rozzłości. Jeżeli my czegoś nie zrobimy, to w życiu się nie uda. A my zawsze, ale to zawsze będziemy tylko zwykłymi rzeczami. Chcecie tego? Mam nadzieję, że tata bezpiecznie dotarł do domu. Dzień dobry. Ale jak to możliwe, ty mówisz? Wszystkie prawie rzeczy tutaj mówią, kochana. Nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć. Wiem, że to jest bardzo dziwne, ale musisz mnie posłuchać. Nie, ja nie wierzę, dlaczego ja tutaj trafiłam. Ten dom jest jakiś, nie wiem, no ja się boję. Nie martw się, nikt ci nie zrobi krzywdy, tylko musisz mnie posłuchać. Chodź na dół, chodź ze mną. Dzień dobry, dziecko. Nie, ja nie wierzę, ja nie umiem się przyzwyczaić, że tutaj rzeczy mówią, ja chyba muszę usiąść, bo zaraz zemdleję. Nie martw się. Nie bój się nas, my tutaj ci nic nie zrobimy. Brzmisz jak jakiś maluch. Bo jestem maluchem, tak naprawdę jestem małym chłopcem. Tak naprawdę to jest mój syn, wiesz? A tutaj są tak jakby wszyscy, którzy pracowali w tym zamku przed wielką tragedią. Jaką tragedią? Słuchaj, ta osoba, a raczej coś, co widziałaś, jeszcze kiedyś była prawdziwym księciem. Czy to zdjęcie, które wisi tam we wejściu, przedstawia jego prawdziwą osobę? Dokładnie tak, to on! Czemu teraz wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego tak się stało? I czemu jest taki okropny? To ty lepiej może usiądź, a my wszystko ci opowiemy. Bardzo dawno temu przyszła tutaj pewna kobieta. Powiedziała, że potrzebuje schronienia przed wielką burzą, a nasz pan wygonił ją stąd, nie chciał jej pomóc. Kiedyś był naprawdę złym człowiekiem, bardzo rozpieszczonym i teraz ponosi za to karę. Ta kobieta, czarownica, rzuciła na niego urok. Powiedziała, że stanie się bestią i dopiero kiedy pojawi się ktoś, kto go szczerze pokocha, ten urok zniknie.
No ale jak widzisz, ciężko pokochać kogoś, kto tak się zachowuje. Tym bardziej, że ty jesteś pierwszą dziewczyną, która tutaj przyszła od lat. Nie wiem, o co wam chodzi, ale jeżeli chodzi wam o to, co ja myślę, to na pewno nie. Ja się go boję, on jest okropny. Jak potraktował mojego tatę, nawet nie mamy o czym rozmawiać. Dziecko, proszę, daj mu szansę, uratujesz nas wszystkich. Jak wy sobie to wyobrażacie? Przecież on jest okropny. Chcę wrócić do swojego lochu, celi, pokoju. Idę, proszę, zostawcie mnie w spokoju. Idę z nim porozmawiać. Jeżeli nie ja, to tego się nigdy nie załatwi. Panie, rozmawialiśmy z dziewczyną. Ona jest przerażona. Proszę cię, porozmawiaj z nią chociaż ty. Zjedźcie jakąś kolację, cokolwiek. No przecież chyba nie chcesz jej tutaj przetrzymywać przez lata jakąś siłą albo coś. Zrobię, co będę chciał. Wyjdź stąd. Na pewno nie wyjdę. Bardzo cię proszę. My przygotujemy kolację. Czy możemy jej powiedzieć, że zapraszasz ją? Róbcie sobie, co chcecie, ale dziewczyna na pewno i tak jest przerażona. Mnie się nie da pokochać, ani nawet polubić. Jeszcze zobaczymy, ty uparty... ośle! Co ty powiedziałeś? Nic, nic, nic. Ludzie, bierzemy się za kolację. Szybko! I gotowe, teraz wszystko w jego rękach. Niech on się wreszcie stanie ludzki. O, dobrze, że jesteś. Zapraszamy na kolację. Nasz pan już czeka. Nie wiem, jak ja się dałem na to namówić. Normalnie nie wiem. Dobrze, już idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli się nie ogarniesz, to nic z tego nie będzie. Usiądź sobie, dziecko, proszę, jedz. Mamo, mamo, i co, myślisz, że się dogadają? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No jedz, co się patrzysz? Jakoś nie mam apetytu, tym bardziej jak mam jeść, jak ty jesteś taki. Taki, czyli jaki? Niemiły. No nie, księżniczka się znalazła. Nie chcesz, to nie jedz, bez łaski. To wszystko jest po prostu bez sensu. Biedne kwiatki, chociaż wy jesteście tutaj takie piękne. Coś ty znowu nawyczyniał. Ja nic nie nawyczyniałem, zostawcie wy mnie w spokoju. Dziewczyna poszła oglądać twoje róże. Weź, idź ją, przeproś. Matko! Słuchaj, chciałem cię przeprosić. Ty mnie przeprosić? Nie jestem przyzwyczajony do gości. Naprawdę cię przepraszam. No to już jakiś początek, ale błagam cię, zachowuj się normalnie i daj mi wrócić do domu. Nie, nie wrócisz do domu. Przepraszam, ale idę. Przecież ja muszę się stąd jakoś wydostać. Co ja najlepszego narobiłem? Po co mi był ten diament, ten klejnot do sprzedawania? Gdyby nie to, teraz Bella byłaby ze mną w domu. Co ci się stało? Matko, dobrze, że jesteś. Bellę porwał potwór, prawdziwa bestia. Co ty znowu wymyśliłeś? Co ty wymyśliłeś? Zwariował, po prostu zwariował. Nikt mi nie wierzy. Jak mam ją tam ocalić? Co ja mam zrobić? Ciekawe, czy w tym domu jest więcej książek. Uwielbiam czytać, marzę o wielkiej bibliotece. No to się dobrze składa, bo mógłbym ci coś pokazać. Podsłuchiwałeś? Nie, akurat przechodziłem. Chodź za mną. Proszę. Tutaj na pewno ci się spodoba. Czuj się jak u siebie. Wow! W życiu nie widziałam tak pięknej biblioteki. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. Proszę, usiądź sobie wygodnie i czytaj. Czy on powiedział proszę? Może wcale nie jest taki zły. No brawo, wreszcie! Powiedziałem, że macie mi dać święty spokój. Nie, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę siedzieć, nie mogę leżeć. Co ja mam zrobić z tą dziewczyną? No, nie mogę powiedzieć, jest całkiem ładna, ale przecież zobaczcie, jak ja wyglądam, to się nie uda. Oj, książę, książę, jak ty przeżywasz? Przecież gdybyś tylko zachowywał się normalnie, Bella jest całkiem w porządku. Myślę, że całkiem inaczej mogłaby się potoczyć ta sytuacja. A skąd ty się tu wziąłeś? Normalnie nawet nie można w tym domu głośno pomyśleć.
Słyszałaś? Widzę, chyba zaczyna pękać trochę. Dobrze, zróbmy coś jeszcze. Może zaplanujmy dla nich coś wyjątkowego. Nie wiem, jakiś wieczór czy coś. Dobra, wprowadzamy plan A. Panie, panie, Bella czeka na ciebie przy basenie. Szybko, coś się stało. Ale co? Co się stało? Bella, cały wieczór tutaj siedzisz. Zobacz, jest już noc i nasz pan prosi, żebyś przyszła na chwilę na górę do basenu. Chyba coś się stało. Wiesz, tak się zaczytałam, no ale dobrze, już idę. Co tutaj się stało? Chciałeś mnie widzieć? No, chyba tak. Nie wiem, no, może usiądziemy po prostu, co? No okej. Okay. Wiesz co, chciałbym cię naprawdę przeprosić. Mam nadzieję, że ta biblioteka troszeczkę zrekompensowała ci to, jakim byłem na początku, no wiesz. Wiem, naprawdę bardzo dziękuję, ale chciałabym zobaczyć tatę, chciałabym go odwiedzić, chociaż na chwilę. Myślę, że da się coś z tym zrobić, ale jutro, okej? Dobrze, myślę, że tak. Więc idę, no, do tego mojego pokoju. Nie, stój! Teraz twoim pokojem będzie ten pokój wcześniejszy. No, nie chcę, żebyś tam była w tym ostatnim. Dziękuję. Mam nadzieję, że jutro uda mi się zobaczyć tatę. Ale się wyspałam. Słuchajcie, była rano u mnie pani Imbryk. Powiedziała, że książę, w ogóle nawet nie znam jego imienia, w domu zarządził remont. Zobaczcie, tutaj nie ma łazienki w ogóle. Mój pokój został trochę zmieniony. Mam kwiaty i jakieś lampki gwiazdkowe. Pani Imbryk kazała mi się ubrać w ogóle w sukienkę, którą mam w szafie, bo podobno czeka na mnie coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczę tatę, tak jak mi obiecał, więc no dobra, przebiorę się. Gdzie ta sukienka, ta? O mamo, ta sukienka jest piękna, wyglądam jak księżniczka. Wiecie co, tak sobie pomyślałam i książę wcale nie jest taki zły. W sumie nie dziwię mu się, bo jeżeli tyle lat był tutaj sam, nie wiem co mam w ogóle o tym wszystkim myśleć. O, cześć, zobaczyłaś już tutaj moje zmiany? Tak, no i jestem bardzo zdziwiona, co tutaj się w ogóle dzieje. No, ja kazałem tutaj powiesić taką huśtawkę dla ciebie specjalnie i regał z książkami, żebyś mogła sobie czytać. Jej, dziękuję ci! No, nie ma za co, naprawdę nie ma za co. Ja cię jeszcze raz przepraszam, że na początku byłem taki, jaki byłem i chciałem cię zaprosić dzisiaj na kolację, bo ta pierwsza to była raczej taka słaba. No, bardzo chętnie zjem z tobą kolację, naprawdę. Więc bądź gotowa na wieczór i chciałbym z tobą porozmawiać, opowiedzieć ci coś i pokazać ci twojego tatę. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, to znowu ja. Chciałabym wam powiedzieć, że pani Imbryk przygotowała tutaj dla nich mnóstwo słodkości i ciekawe co się wydarzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba i piszcie w komentarzach co sądzicie, a ja już uciekam, bo muszę wam opowiedzieć co stało się dalej. Mam nadzieję, że wszystko jej się spodoba. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zaraz wracam. Chcę jej dzisiaj opowiedzieć wszystko o tej róży. Jeżeli spadnie z niej ostatni płatek, to już na zawsze zostanę potworem. Na początku w ogóle nie wierzyłem, że to może się udać, ale ta dziewczyna jest naprawdę wyjątkowa. No o, matko! Ile słodkości! Cześć! Cześć, już jesteś. Chciałbym ci coś opowiedzieć. Co to za róża? No właśnie o tym chciałbym ci opowiedzieć. Podejrzewam, że moi przyjaciele troszkę ci już powiedzieli, ale ta róża jest związana z klątwą, którą rzuciła na mnie czarownica. Jeżeli opadnie z niej ostatni płatek, to na zawsze zostaniemy tym, czym jesteśmy i... Bardzo mi przykro, naprawdę. Na początku wydawałeś się być, no, sam wiesz, ale ty naprawdę nie jesteś złym człowiekiem. Po prostu trzeba cię lepiej poznać. Dziękuję, ale myślę, że dla mnie nie ma już szans. Chodźmy, jedzmy. Obiecałeś, że zobaczę dzisiaj mojego tatę. Tak, zaraz go zobaczysz. Mam specjalne lusterko, które pokaże ci, co się teraz dzieje u twojego taty. Poczekasz chwilę? Okej, postawiłem je tutaj, proszę, zobacz. Zwariowałeś, nie ma żadnej bestii, po co kazałeś mi tu przyjeżdżać?
Proszę, ratuj ją, ona już od tylu dni nie wraca, ja naprawdę nie zwariowałem. Ty głupi starcze, myślisz, że ci uwierzę? Wariat! Nie, nie, matko, co tam się dzieje w ogóle, dlaczego? Kim jest ten chłopak, dlaczego obraża twojego tatę? Nie wiem, ja naprawdę muszę do niego jechać, proszę, pozwól mi. Dobrze, jedź, pozwalam ci. Dziękuję, naprawdę ci dziękuję. Mam nadzieję, że bezpiecznie dotrze na miejsce. Mam tutaj jeszcze więcej róż, gdyby wróciła, ale wątpię, że to się wydarzy. Biedny, on chyba naprawdę się w niej zakochał. Ciekawe, czy będziemy mieć szczęśliwe zakończenie. Zamknę cię w więzieniu, ty wariacie! Co ty w ogóle wygadujesz, że jak znajdę twoją córkę, to i tak wezmę ją za żonę. Nigdy nie oddam ci swojej córki za żonę, nigdy! Mam nadzieję, że zdążyłam. Co tutaj się dzieje? Dlaczego ty krzyczysz na tatę? Bella, wróciłaś! Bo twój ojciec to wariat, mówi, że porwała cię jakaś bestia i przytrzymuje cię w zamku. Boże, kochany! Bo to prawda, znaczy nieprawda, to nie jest bestia, ale... Mówisz, że bestia cię porwała, moją narzeczoną? Nie jestem twoją narzeczoną, daj nam święty spokój i nie przychodź tu więcej! Bella, jak to się stało, że on cię wypuścił? Tato, on nie jest taki, jaki myślałeś, naprawdę. Ja go bardzo lubię, poznałam go, spędziłam z nim trochę czasu i to jest naprawdę dobry człowiek. Ojej, jakie to wzruszające, no naprawdę, to ja sobie pojadę z tą bestią porozmawiać, zobaczymy. Nie, masz mu nie robić krzywdy, zostaw nas wszystkich w spokoju. I co z nim? Siedzi tak biedny, nie wiem jak to się skończy, ale wiecie co? Ja mam przeczucie, że Bella tutaj wróci. Oby tak było, bo mamy już naprawdę mało czasu. No to sobie zobaczymy tą bestię, co za szaleniec sadzi tyle chwastów. Kto to jest? Kto to jest, matko? Weź się na miejsca, chodźcie szybko. Halo, no tutaj jesteś, wreszcie cię znalazłem. Kim jesteś i czego chcesz? Opuść ten dom. Możesz sobie rozkazywać, ale nie mnie. Porwałeś Bellę, moją narzeczoną. Z tego co wiem, to Bella nie jest twoją narzeczoną, więc daj jej spokój i wynoś się stąd. Najpierw się z tobą policzę. Nie, zostaw go, macie się w tej chwili uspokoić. Matko, co ci się stało? Bestię wykończyłem samym spojrzeniem, no nieźle. Bello, ostatni płatek. To już koniec. Nie, proszę. Proszę, zależy mi na tobie. Nie, to nie może się tak skończyć. Ja cię kocham. Nie, to nie może być prawda. To nie może być koniec. Bello. Ja go ciągle słyszę, ale nie ma go tutaj już. Ja nie wierzę. Bello, jestem. Zobacz, to dzięki tobie znów stałem się człowiekiem. Matko, to zaginiony książę. Jak on mnie jeszcze tutaj zobaczy, to już po mnie. Idę stąd. Myślałam, że jest już za późno. To dzięki tobie uratowałaś nas wszystkich. Jesteś wspaniała. Dziękuję ci z całego serca. To ja ci dziękuję, że dałeś się bliżej poznać i że byłeś po prostu sobą. Bello, mam nadzieję, że zgodzisz się zostać moją żoną. Oczywiście, że tak. No i teraz wchodzę ja z kochaną panią Imbryk, która również zmieniła się w człowieka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No, powiem wam, że napracowałam się nad nim mega długo, więc zostawiajcie łapki w górę i piszcie, co chcielibyście teraz zobaczyć. Piszcie koniecznie, jak wam się podobało, bo jestem ciekawa waszych opinii. No i co? Dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!